Cześć, witam Was, tu jest Gracjan. Chciałem dzisiaj powiedzieć o takiej dziwnej rzeczy, ponieważ teraz na przykład jest ciepło, gorąco, upał, a niektórzy ludzie po prostu chodzą grubo ubrani, w długie spodnie, w jakieś tam bluzy, marynarki, nie wiadomo w co jeszcze. Po prostu, dziwne to jest po prostu, no ale jeszcze jak tak ubierają się sami, no to jeszcze to ich sprawa, ale najgorzej jak komuś każą się tak ubierać, na przykład swoim dzieciom albo innym ludziom na przykład każą się tak ubierać. Niedawno właśnie szedłem po ulicy, widziałem dzieci poubierane w długie spodnie i w jakieś tam jeszcze bluzy gorące, w których po prostu się gotowały. Tak samo na przykład byłem niedawno na takim wernisażu. Właściwie to nie był wernisaż, tylko właściwie takie spotkanie lwowiaków. Później nawet tam śpiewali piosenki. No i na tym spotkaniu jeden z tych lwowiaków, taki profesor, przed tym spotkaniem jeszcze mówi do mnie: gołe nogi, babo chłop, gołe nogi ma babo chłop. No tak zaczął gadać, a ja mu mówię, że niech nie kojarzy po prostu krótkich spodenek tylko z kobietami, ale również i z facetami, ponieważ krótkie spodenki po prostu są właściwie dla facetów, ponieważ dla kobiet, dla dziewczyn to są po prostu sukienki albo spódniczce, sukienki, spódniczki. Natomiast po prostu, no źle po prostu się stało, że po prostu sobie niektórzy ludzie zaczęli utożsamiać po prostu odsłonięte nogi, tylko że to do kobiet, natomiast mężczyźni mają chodzić w długich spodniach. No to jest po prostu mylne myślenie i aż mnie to dziwi na przykład, że taki profesor, który powinien być mądrym człowiekiem, a on tymczasem takie rzeczy wygaduje. I od razu właśnie taki agresywny jeszcze od razu, że od razu do mnie mówił: babo chłop, to odsłonięte nogi ma babo chłop. No ja mu mówię, no pan ma bardzo staroświeckie poglądy jakieś. Zresztą kiedyś nawet przecież ludzie mieli stare poglądy, ale przecież się ubierali w różne rzeczy i też letnio się ubierali. Także no nie wiadomo w ogóle skąd mu się te poglądy wzięły. A tak poza tym, jeszcze właśnie na moim blogu niedawno, właśnie kilka dni temu, ktoś napisał, nie tylko jedna osoba chyba, ze dwie osoby napisała, albo trzy nawet, że Gracjan to już nie to co kiedyś, że kiedyś to robił live, kiedyś częściej filmiki wstawiał i częściej był, a teraz rzadziej. Ale to wynika z tego, już właśnie to tłumaczę, z czego to wynika. To wynika po prostu z tego, że teraz po prostu pracuję i mam mniej czasu. Jak człowiek pracuje, to po prostu automatycznie mam mniej czasu. No i po prostu więcej, a znowu jak mam czas wolny, to wiadomo, no czasami chce się po prostu gdzieś pojechać właśnie w tutaj takie tereny zielone, albo po prostu obejrzeć sobie film lub coś innego, tenże nie zawsze po prostu jestem w internecie. Tak więc, że no to tyle i pozdrawiam wszystkich i na razie, cześć, bye bye!